Druga księga Samuela, rozdział 10. Stało się potem, że umarł król Ammonitów i został po nim królem jego syn Hanun. Wtedy Dawid rzekł: okażę przychylność Hanunowi, synowi Nachasza, jak jego ojciec mnie okazał przychylność. I wyprawił Dawid posłów i kazał wyrazić mu przez swoje sługi współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli posłowie Dawida do ziemi Ammonitów. Król Nachasz jest wspomniany w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 11. Jest tam mowa o tym, jak oblegał Jabesz w Gileadzie i odgrażał się, że każdemu Jabeszycie wyłupi jedno oko. Saul ocalił Jabesz, pobił Ammonitów, pobił Nachasza. Widać, że potem Dawid nawiązał z nim przyjacielskie stosunki i chciał je utrzymać z jego synem. Lecz książęta Ammonicy rzekli do Hanuna, swojego pana: czy myślisz, że Dawid zamierza uczcić twojego ojca przez to, że przysłał do ciebie tych, którzy wyrazili ci współczucie? Czy Dawid nie przysyła swoich sług do ciebie raczej po to, aby przeszpiegować i prześledzić miasto, a potem je zburzyć? Otoczenie Hanuna doradziło królowi, żeby nie ufał posłom Dawida. Uważali ci ludzie, że Dawid dąży do wojny z Ammonitami i przez to swoje postępowanie rzeczywiście doprowadzili do tej wojny. To też Hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy, aż do pośladków, i tak ich puścił. Gdy o tym doniesiono Dawidowi, wysłał na ich spotkanie posłów, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni. Król kazał im powiedzieć: zatrzymajcie się w Jerycho, aż wam odrosną brody, a potem wrócicie. Dawid zadbał o to, żeby to ośmieszenie posłów nie rozniosło się po Izraelu. Jerycho było pierwszym miastem za granicą z Ammonitami i tam kazał im się zatrzymać i poczekać, aż będą się mogli pokazać ludziom i nie wzbudzać śmiechu. Gdy zaś Ammonici spostrzegli, że się zniesławili w oczach Dawida, wysłali posłów i wynajęli sobie Aramejczyków z Bet Rehob i Aramejczyków z Soby, 20 tysięcy pieszych, a także króla Maachu z 1000 wojowników i Stop 12 tysięcy wojowników. Ammonici spostrzegli się, że sprowokowali wojnę, że stało się to, co uważali, że Dawid chce zrobić, choć wcale tego nie chciał. Widać, że nie uważali się za zbyt silnych i najęli sobie Aramejczyków, którzy mieli za nich prowadzić walkę z Izraelem. Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba z całym zastępem najdzielniejszych rycerzy. Wyszli wtedy Ammonici i ustawili się do bitwy przed wejściem do bramy, a Aramejczycy z Soby, Aramejczycy z Bet Rehob, Stop i od króla Maachu stali oddzielnie w polu. Dawid nie czekał, aż Ammonici go zaatakują, ale sam zaatakował. Nie jest powiedziane, pod jakie miasto podszedł Joab, ale kiedy posłowie Dawida byli przyjmowani w stolicy, to doradcy Hanuna też mówili, że przyszli przeszpiegować miasto, także prawdopodobnie wojska Dawida pod dowództwem Joaba podeszły pod stolicę Ammonitów. Gdy zaś Joab spostrzegł, że grozi mu walka i z przodu, i z tyłu, wybrał z całego Izraela najdoborowszych i ustawił naprzeciw Aramejczyków. Resztę zaś wojska oddał pod dowództwo Abiszaja, swojego brata,
i ustawił ich naprzeciw Ammonitów. Joab uznawał najwidoczniej Aramejczyków za groźniejszych wrogów, bo przeciwko nim dowodził sam i dobrał sobie najlepszych wojowników. Przeciwko Ammonitom posłał resztę wojska pod dowództwem swojego brata. I wydał taki rozkaz. Jeżeli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z odsieczą, a jeżeli Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ruszę ci z odsieczą. Bądź mężny, walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga, a Pan niech uczyni, co uzna za dobre. Nakazał Abiszajowi, żeby się wzajemnie wspierali. Ten, który by był bardziej zagrożony, miał otrzymać pomoc od tego, który będzie w lepszym położeniu. Wezwał też do tego, żeby dzielnie walczyć za Boga i uznał, że to Bóg decyduje o tym, kto zwycięża w bitwie. Potem Joab i lud zbrojny, który był z nim, ruszył do walki z Aramejczykami i ci pierzchnęli przed nim. Gdy zaś Ammonici ujrzeli, że Aramejczycy pierzchnęli, pierzchnęli także przed Abiszajem i wycofali się do miasta. Wtedy Joab zaniechał Ammonitów i przybył do Jeruzalemu. Gdy Joab pobił Aramejczyków, także Ammonici wycofali się. Wtedy Joab zdecydował, że wojsko izraelskie powróci do kraju. Nie próbował zdobywać tego miasta Ammonitów, prawdopodobnie stolicy. Gdy Aramejczycy widzieli, że zostali pobici przez Izraelitów, zebrali się ponownie, a Hadadezer sprowadził przez posłańców Aramejczyków, którzy byli z tamtej strony rzeki. Przyciągnęli oni do Helam, a Szobach, wódz wojska Hadadezera, stanął na ich czele. Aramejczycy najwidoczniej uznali, że trzeba zmazać hańbę, jaką była porażka z Izraelitami, i ściągnęli większe siły i zamierzali pobić wojska izraelskie. Gdy doniesiono o tym Dawidowi, zebrał on całego Izraela, przeprawił się przez Jordan i przybył do Helam. Aramejczycy ustawili się naprzeciw Dawida i stoczyli z nim bitwę. Nie wiemy dokładnie, gdzie ta bitwa się odbyła, gdzie leżało Helam. Być może jest to miejscowość Alam, leżąca 55 km od jeziora Genezaret. Lecz Aramejczycy pierzchnęli przed Izraelem, a Dawid pobił z Aramejczyków 700 wozów wojennych i 40 tysięcy jeźdźców. Szobacha zaś, wodza ich wojska, tak zranił, że tam umarł. Aramejczycy zebrali znacznie więcej wojska niż w tej bitwie, w której walczyli z Ammonitami. Dawid też zebrał wszystkie siły, jakie miał do dyspozycji, i znów Izraelici pokonali Aramejczyków. Gdy tedy wszyscy królowie poddani Hadadezera zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli pokój z Izraelem i składali mu hołd. Toteż Aramejczycy bali się odtąd wspomagać nadal Ammonitów. Aramejczycy zawarli pokój z Izraelem i od tej pory Izrael mógł bez obaw toczyć walkę z Ammonitami. Uwielbiajcie Pana, ludzkie serce bijące dzwony, padnij na kolana przed Nim, utrudzony, utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci, u Jego stóp padnie w ruch.